Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sensor 22. W dzisiejszym odcinku robimy siano na Alengradzie. O, to super, robimy siano, jak już odczepiłem sprzęt. No. I to Kasperek, jednak genialny człowiek jesteś. Nie no, ale robimy sobie siano dla krów, których mam. O, zapis, no bo dawno nie byłem w farmingu. Ogólnie safe już chodzi 40 minut. Przez moją głupotę w sumie troszeczkę chodzi tak długo. Bo jest 13.30, a o 13 chciałem nagrać 10. Więc dobre 20 minut sobie na sucho chodzi. O, paliwo się kończy w tym sztejerku, ale jeszcze na czerwonym nie jest to jest dobrze. No i w dzisiejszym odcinku będziemy grabić, prasować, zbierać. I jak starczy czasu, jeszcze pójdziemy sobie potalerzować po rzepaku jedno małe pole. Ale mi się zdaje, że powinno starczyć czasu. No, a później po odcinku jadę zarabiać pieniążki na kontraktach. No i po tym odcinku już będę mógł przewinąć. Może uda mi się tak zrobić ten pokos. Na drogę niech sobie leci. No, może być. No i po... O, jak widać, dość fast jest pracą już. No, to niech sobie stoi. Bo zaraz będziemy pracować po tym. Jak mi się tutaj zgrabi to. A zgrabianie to jest 7 minut gdzieś, może 10. No to powiedzmy 10 minut zgrabiania. Dobre. Dobre. No myślę też około 10 minut pracowania. No akurat zebrać kostki to jest tam około 2 minut. No to tylko się przyczepą jeździ. Więc to będzie raz, dwa robotka zrobione. No i to leżowanie też około 10 minut. Czyli 10, 10, 2, no to około 35 minut gdzieś wyjdzie ci. No chyba, że się dużo szybciej uwinę z tym, ale nie wiem. Zobaczymy, słonecznik tutaj sąsiada. Trzeba ognieć troszeczkę. Ogólnie powoli staram się wyjść z tego minusa. A jak widzicie, minus 65 tysięcy, no bo musiałem prasę pożyczyć. No a wiadomo, żeby wypożyczyć pracę, to musiałem dodać sobie kasę. Dodać sobie kasę. Żeby było na plusie, wypożyczyć pracę i odnieść tą kasę. Więc tak to wyszło. Bo kredytu mam 600 tysięcy i nic więcej nie mogę. I teraz jak wyjdę na plus, to będę musiał... Dobra, złapały. Jak wyjdę na plus, to będę musiał teraz zainwestować w pola, no bo... Trochę... Bo trochę słabo by było. Trochę słabo by było mieć tyle kredytu, a nie móc wziąć więcej. Co jedziesz? Dawaj. Gdzie? No do roboty. A co je? A co je? Piątek. No ale tam już nie ma co robić. Coś tutaj jest za dużo, trochę ten GPS zostawiam. Ile ta skrywarka w ogóle metrów ma? 8,4, to czemu jest? 8,7, to jest za dużo. 8,3 zrobimy. A tu ma 0. No i teraz będzie pasować. Coś mi tu za dużo było, że mijaka robiłem. No ale dobra. Nie będę się tym przejmował zbytnio. Teraz tak, tutaj prześlij film.
Haha, zdążyłem do farminga wejść. Co? No ale po co, jak już wszystko zrobione? To ile mamy tego grabienia, tak żeby nie było? 6 minut już. Został kawałek, no a to będzie 50 minut, tak mówię. Wejdzie na spokojnie. Ogólnie jest piątek, 24 marca. Ten film już 3 kwietnia jest, więc... Fajnie. Czyli może jak mi się będzie chciało... To jeszcze pójdę sobie na... Hoyt Balerona. Chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało, ale może. Żeby mieć już... Prawie, że do maja nagrane. Farming. Tak to będzie wyglądać. Wykorzystaj ponownie. No. I tak, tak ma być. No, to zgrabimy to, sprasujemy i zaczniemy talerzować. No bo to siano w sumie może w kostkach sobie leżeć, tak sobie pomyślałem teraz, że chyba nie będę tego siana jednak zbierał, tych kostek z pola. Tylko sobie zostawię na łące i po odcinku, jak będę miał wolną chwilę, to sobie to zgarnę na przyczepę, bo powinno na jedną przyczepę to wejść. To jest dosłownie sekunda roboty, a... A wiadomo, krowy są blisko, siano jeszcze luzem leży, więc moje krowy są nakarmione fest. A poza tym mam dopiero tylko 2 sztuki, bo zostało mi jeszcze 13 miesięcy do nowej krowy. Więc troszeczkę jeszcze mi tutaj zostało, więc nie ma pośpiechu. A teraz jak będę miał siano naprodukowane, to wiadomo. Co sezon będę tą łąkę, co sezon w lipcu będę starał się kosić. Czy teraz będzie tam soja? Tutaj coś musi być zimowego zasiane. Albo zimowego, albo poczekaj do wiosny. Albo czekaj do wiosny na słonecznik i wszystkie pola wtedy słonecznikiem sapnąć. Tutaj wszystkie co pola słonecznikiem cofnąć, przerobić na olej i olej z oleju zarobię trochę kasy i wtedy kupić jakieś pole. Czy 2 przejazdy?
No trochę więcej chyba. Dwa z hakiem. No to ogólnie tak wyszło przez to, że GPS-a miałem źle ustawionego, bo miałem na 8,7 metra, a nie na 8,3. Zgrabiarka ma 8,4, ale ja ustawiam sobie 8,3, żeby mieć zapasu te niby 10 cm. Ale patrząc na linię, to tylko te dwa tak zwane zęby wychodzą poza linię GPS-a, więc nie ma problemu. Ło! No i na każdym przejeździe po 40 cm? On weszło, więc dlatego wyszedł mi jeden dodatkowy przejazd prawdopodobnie. Ale to są małe pokosy, więc prasa powinna sobie poradzić. No nie takie szerokie jak po kombajnie. Więc no, mój doczwarek sobie stoi i czeka na swoją kolej. Wyłączę, żeby przypadkiem sobie nie przegrabić ładnego pokosu. A tego już pojadę bez GPS. Zgrabiarkę w sumie na krowach będę mógł zostawić, ale to tam po odcinku. Teraz tylko zestaw sobie złożę tutaj na bok. Postawię go obok i będzie sobie stał i czekał na swoją kolej. Na swoją kolej, czyli... czyli na... na po odcinku w sumie. Po odcinku i tak będę musiał sprzątać. Bo teraz będzie tak. Sierpień nic, wrzesień nic i dopiero chyba się w październiku zobaczymy. No, chyba się dopiero w październiku na zbiorze soi zobaczymy. Tak to prawda. Podobnie będzie. No dobra, jak jest 220. Już nie będę zmieniał. Ja mam stawić na 240, ale jednak 220 jak będzie, to nic się nie stanie. A poza tym tego siana tu parę kostek tylko będzie, więc kto wie, czy nawet przyczepa będzie. Nawet przyczepy pewnie nie będzie. Myślę, że z 10, max 15 kostek. Więcej nie da. Chociaż jakby nie patrząc, poprzeczniaka dało jedną pełną kostkę. Czyli jakieś około 15... O! W sumie jaką prasę, to mogę od razu tą kubkę tu sprasować. Żeby było to w kostkę zrobione. Żeby to było w kostkę zrobione, a nie luzem leżało. Więc nawet dobrze, że sobie zobaczyłem. No i sprasuję to prasą później. Pokażę wam, żeby nie było, że po odcinku wszystko robię. Pokażę wam, jak wygląda prasowanie takiej hałdy. No nie jest to zbyt ładne, ale... no, ale pokażę, żeby nie było. Że coś na lewo zrobiłem przykładowo. No i dobra, jedna kostka jest na ziemi. Druga prawie na ziemi. Więc to spokojnie. Ale co tu będą leżeć te kosteczki? Siana akurat całe będzie do tego rzucane. No, słoma musi zostać tam z 4-5 kostek zawsze, żeby było dość larki. Trzeba ścielić, żeby mieć obornik, a żeby mieć obornik, to trzeba mieć więcej krów. A żeby mieć więcej krów, to trzeba czas przywieźć. Tak to mniej więcej wygląda, nie? Mleko coś produkują, bo w sumie nie pamiętam już. Tak, jest 1000 litrów już krówek. Więc trzeba będzie powoli myśleć nad kupnem mleczarni, żeby sery robić. Bo na tej serii chcę tylko ser robić. No bo tak jakoś mi to bardziej pasuje ten ser tutaj. A jak to jest przepis na ser, to nie wiem. W sensie wiem, że mleko się daje tylko, ale ile tego mleka, to nie wiem. Czy 2 litry mleka to jest jeden ser? Czy coś takiego? Czy na przykład 10 litrów mleka na 6 serów? Nie wiem. Serownia jest tutaj,
Czy sterowny? No, mleczarnia jest tutaj przede mną, tutaj w tym budynku. Więc będę miał fajnie blisko do łażenia. No, 3-4 kostki już leżą, a wiem, że będzie 15, no to w sumie może tyle być. Na łące, a ile będzie leżeć z tamtej kupy siana, to nie wiem. Zobaczymy, przeżyjemy. Po odcinku na pewno kontrakty będę latał. Wszystkie kontrakty. Ten na zbiorach też chyba sobie przelecę. No bo ja jednak muszę z tego minusa jakoś wyjść. A muszę jakoś z minusa wyjść, a przewijać czas, no to wiadomo, że na przewijaniu będzie mi kasę kradło. A i pokażę wam od razu promocję, żeby nie było. To jest Farmtech Case. Jest Farmtech dwa case, co? Dobra, zapisz mi tą grę. Dwa case'y i mały MF. Tak to mniej więcej wygląda promocjami w Elite. Niestety nic nie mogę z nich kupić, no bo... Nie potrzebuję. Bo case'a bym kupił, to miał tyle samo koniec co Steyr, więc... To jest taki... Nieopłacalny biznes. A poza tym, co ja bym tym case'em robił? Tylko Steyrkiem nic prawie nie robię. Szczerek to jest taki teraz głównie do siana kosów. Żeby sobie z grabiarką polatać, kostki pozbierać. No i siaćku. I siać słoneczniki będę nim. Był fajny, bo mam siewnik jeszcze 6-metrowy. Do Szczerka akurat, ale później to myślę, że ten Szczerek będzie tylko stał z turem i będzie jeździł ze ścielarką. Będzie jeździł ze ścielarką albo będzie. Szczerze będzie tu głównie krowy ogarniał, bo tutaj mam kiszonkę. Nie będziemy się to załadować do miksera. Tutaj do tego budynku. Więc jak ja sobie to wrzucę, ja tam mam ponad 100 ton, więc w sumie to... Te kiszonki mam dosyć duże tam wrzucane. Wszystkie mam chyba po 100 ton. Więc to jest dosyć duża kupa. I zanim oni to zużyją, te krowy, to zejdzie z 5 lat. Bo to, no nie wiem, czy 5 lat, ale coś koło tego może zejść, bo to dosyć długo będzie leżeć. Ta kupa kiszonki z tego, co widać. Nie wiem, ile ten jest jeszcze tej paszy mieszanej. No, tej paszy... No tej paszy ile ten jest, nie wiem. Ale wtedy przywiozłem 30 chyba ton, pełną przyczepę. Raz przywiozłem pełną przyczepę. No i tak to było. I od tamtego czasu w sumie to jeszcze leży. Myślę, że tam około 27 ton powinno być. Coś tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie chcę sprawdzać. No bo po co? No i dobra, ile mamy minus z ciekawości? 18,5. To tak jak mówiłem, do 20 minut pracowanie. Potem około 10 minut talerzowania i będzie koniec odcinka. No i mogę wam pokazać te kontrakty. W sumie przyjemny ten kontrakt, bo zaraz i tak będę go robił. A ja muszę wszystkie z tej listy kontrakty zrobić. No i oczywiście będę to wrzucał świeżo, na talerzowanie najbardziej mi interesują. No to jest w miarę fajna robota. Wiadomo jakby nawóz był, ale nawóz to dopiero w sierpień, wrzesień gdzie będzie gdzieś. Więc może nawet do kolejnego odcinka na październiku już będę na plusie. Może tak być. Bo patrzcie, że z tych kontraktów mam 10 tysięcy, 14 tysięcy. I się pszenicę policzyłem za to, że jakbym jeszcze nadmiar plonu sprzedał. Więc samego plonu jeszcze na kontrakcie będę miał około 2-3 tysięcy. Więc żniwa za 7 tysięcy około będą. I tak to będzie. Ostatnie 3 przejazdy. Łąka fajnie ogarnięta. Nawóz trzeba będzie rzucić, ale to po odcinku. No i po odcinku będę walczył tutaj dalej z tym serią.
Bo trzeba rozwijać się i trzeba kasy zarabiać. 34 odcinek to jest. No, M-Klika mam nagranego, to jest właśnie najlepsze to, że M-Klika mam nagranego już 2 dni temu. A M-Klik w ogóle jest o tydzień później, to jest najlepsze. No ale wiadomo jak to jest. Wiadomo jak jest, nie? Zobaczymy jak to będzie. Jak się uda, no to wiadomo, że Lengras będzie się więcej razy pojawiał. Ogólnie jak się uda, to... Ja muszę ten mój grafik będę musiał przerobić kiedyś. Żeby na przykład w poniedziałki takie kiedyś było. Tylko nie wiem czy mi to wlezie w tej serii. Chyba nie wejdzie. Ale mówię, jakby 3 serie z farminga odeszły. 15 i 4 Felsbrun, no to już bym miał 4 serie mniej, tak. Więc wtedy można mogłoby się udać. Że każdego dnia inna seria by się pojawiła. Na przykład w poniedziałki byłby Hoidbleron, tak jak jest. We wtorki by był na przykład... w sumie nie wiem co. Myślę, że bym to jeszcze rozdysponował dobrze. Ale na razie no, nie ma szans, żeby coś przyspieszyć. Najbardziej chciałbym chyba M-Klika przyspieszyć, żeby 2 razy w tygodniu był, bo na M-Kliku się zarąbiście gra. Zresztą tu też już się zaczęło fajnie grać. Tylko no, tutaj jest problem z tą serią taki, że tu jest ten minus, tak? Ja tu miałem minus 150 tysięcy przez sprzedażę oleju. A ja z oleju zarobiłem około 90 tysięcy. Więc miałem minus chyba 40 tysięcy, no i przez to, że przewijałem tyle czasu, od listopada trochę czasu przewinąłem, tak? A codziennie po te 3 tysiące mi zabiera kredyt. Dobra, sprasujemy to na szybko. Wiem, że to nie jest ładne i popularne takie coś robić, ale... Ale ja obiecałem wam, że to zrobię. Pokażę wam, że likwiduję to siano tutaj co leży. Więc to robię. W kółko, trochę mi ta ślarka tu przeszkadza. Ale nie będę jej podnosił, bo prawdopodobnie kostki mi wyskoczą z niej. No, pukłem ją lekko obciążnikiem. Więc mi się chyba nie powinien na to obrazić. No i się obrócimy i... A i widzi to, 4 kostki z tego, no. No wiadomo, to co z pracy jeszcze wypluje. Około 2 kostek. No, 4 kostki z takiego główienka. Czyli 4, a kostka ma po 7 ton. Czyli jakieś... Musiało tu leżeć 20... 4 na 7... 28 ton jakieś musiało to leżeć. Coś koło tego. Może i tyle było. Nie pamiętam, co dosyć dawno było przywożone. Ale dobra. Prasa jest gotowa do zwrócenia. Oczywiście ja sobie po odcinku ją zwrócę. Teraz nie będę tracił czasu na to. Tam jest moje siano. Jeszcze tam z brzegu do kosza troszeczkę. Troszeczkę trawy, żeby ta jedna kosteczka się dorobiła, te tona 700. Dobra, i dalej żyjemy sobie na szybko to. W sumie to jest taka... Może nie... w sumie potrzebna robota, dobra. Bo jak tu ma być słonecznik na wiosnę, to jednak potrzebna robota. Dobra, bo myślę, że to jest niepotrzebna robota, co teraz robię, ale jednak jest potrzebna. A poza tym likwidacja z tego ścierniska po rzepaku zawsze na plus. Że przynajmniej kruk nie będziemy gadał, że gram nierealny. No i dobra, talerzyje się talerzyje. To jest szybka robotka, bo to jest małe pole. Elengrad jest świetny. Ogólnie tych trzech map, co mam,
najwięcej czasu między odcinkami gram na Elegradzie, jakby nie było. To jest najwięcej ogarniania. Czy najwięcej ogarniania? Teoretycznie najwięcej ogarniania. Maszyny po 6 metrów. Najwięcej, największe maszyny mam chyba na Hoyt-Belleronie, bo tam już mam 15-metrowy ziemnik, tak? I ciągniki po... jak można powiedzieć, po 400 koni. Przecież ten mój akcent ma 300. Tutaj będę się chyba podmalować trochę, żeby aż tak bardzo pod drzewko tu nie wjeżdżać. Bo to jednak trochę uciążliwe się staje. Teraz, w przyszłości już jest uciążliwe, a co dopiero jak tu będzie za... Nie powiem kiedy, bo nie wiem. Ale powiedzmy za parę odcinków, jak tu będą maszyny po 10 metrów każda. No to już będzie bardzo uciążliwe tam wjeżdżać. Pod to drzewo, aż tak bardzo mocno, daleko, głęboko. Ogólnie na pewno musi się tu sztejer duży pojawić, 300 koni. To jest musowo. Sztejer na pewno się pojawi. Na pewno się dojść pojawi 9. To już wam mogę z góry powiedzieć i 8. 3 dojśwary się pojawią, 2 w sumie jeszcze. No i tu głównie na tej serii miało być dojśwary i sztejery. No i jakieś tam poboczne ciągniki. Nie wiem jakie w sumie. Na M-Kryku na pewno głównie rzędy miało być. No, rzędy na pewno miało być. Powiem. Na Hoyberonie na pewno miało być Maseje. Bo mam dużo Masei. No i klasy, tak? No klasy już prawie wszystkie mam. Brakuje mi akcji na 900. I w sumie Xeriona tak naprawdę. I wtedy już będę miał klasy zaliczone. Ciągniki. Ja to kiedyś na początku farminga miałem podzielone, żeby na każdej serii co innego było. A Case? Case'a nie miało być nigdzie chyba. Przecież nie wiem co. Przecież nie wiem, czy Case nie miał być też na Valeronie, ten duży Magnum na pewno. No ale pewnie ten Magnum na każdy z tych trzech serii się pojawi. A jak nie na trzech, to przynajmniej na dwóch. Tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. Ale trzeci przejazd zrobię, już pół pola prawie zależowane, więc to pole jest świetne. Pod tym względem, żeby na odcinku sobie dorobić, doładować jakąś robotę na 10 minut. Co prawda dało z niego 13 ton rzepaku, więc około tego powinno dać słonecznika. Nie wiem, słonecznika chyba trochę mniej daje niż rzepaku. Więc jak będzie 10 ton słonecznika z tego pola, no to już mam 5 ton oleju, tak? A olej jest po 6 tysięcy, więc... Więc mam 60 tysięcy z tego pola. Jak 60? Czekaj. 5 razy 5 ton razy 6? No to jest 30 tysięcy. No to dobra, powiedzmy 30 tysięcy z tego pola. No to nie wiem, z czego można 30 tysięcy z tego pola wziąć. Ewentualnie z soi, chociaż nie wiem, ile tutaj soi by było. Nie wiem. Ciężko powiedzieć w sumie. 14:04 na zegarach. No, jeżeli nie będę tam talerzał, ja muszę wreszcie tą trawę tam pomalować. Żeby tak głęboko w tą trawę nie wjeżdżać. Ja muszę to pomalować teksturą trawy, no bo tam było to zmulczowane kiedyś. Potem to jakoś talerzyłem się przeciągnęło, nie wiem jak. I to tak jakoś wyszło dziwnie. Ale mamy dobry odcinek, bo jest 30 minut. No mówię, dokończę to, no bo to jest do skończenia, ja wiem, 4, no, maksymalnie 5 minut. Bo to chodzi o to tylko, żeby zrobić dwa przejazdy w dół. No tutaj jak ta górka jest zrobiona już, pod tą górkę to jest najgorzej. Bo tak tam na płaskim to idzie sobie na Landini, sorry. Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć Lamborghini. No a serie z farminga jakieś będą? Były jeszcze dwa nowe? Nie. Nie wiem.
Może kiedyś. Aktualnie nie. Bo mam już dwójeczkę z dwójki trochę mam, bo mam trzy razy oryginalną mapę. Mam kruka za płotem, który jest zawieszony aktualnie, bo tak. Jest zawieszony do czerwca chyba. Więc na około 3 miesięcy jest kruk zawieszony, więc będzie okazja nadrobić sobie Felsbruna. A jak sobie nadrobię Felsbruna, to wiadomo, że wtedy już będzie zakończenie. No i wtedy już prawdopodobnie w te piątki mógłby kruk powrócić. Seria kruka oczywiście to chodzi. Soboty są zarezerwowane na FS17, na którego pewnie dzisiaj pójdę z krukiem. Bo mamy już 12 odcinków nagrane, z czego 3 na YouTube są. Chociaż wy jak to oglądacie za 2 tygodnie chyba. Znaczy no za 9 dni, sorry. To jest poniedziałek. Czyli do tego jeszcze będą 2 soboty. Czyli na YouTube jest 5 odcinków, sorry. 5 odcinków, a mamy 12 nagrane. Albo 13, nie wiem. Nie wiem, zależy jak to wyjdzie. Czy w sobotę będę grał z krukiem, czy nie. Zobaczymy, czas pokaże. No i dobra, ostatnie 2 przejazdy i mamy koniec. Ja jadę sobie na kontrakty za chwilę. Zarobić kasę i widzimy się w kolejnym odcinku. No, za 3 tygodnie, tak? Za 3 tygodnie i za 3 miesiące. No bo zobaczymy się w październiku na zbiorze soi. No bo ja tu już innej roboty nie mam. A poza tym słońce jakieś się na wiosnę to raz, a dwa, że... październik, albo może, nie wiem. Październik albo listopad się zobaczymy. Zobaczę. Może w listopadzie jakbym się spotkał, to może bym jeszcze do tego dorzucił sprzedaż oleju. A wiadomo, że w tle mógłby sobie kombajn kosić i to leżałeś tak. Też nie wiem, czy to leżyło, nie będę ciągnął przed siewami. Żeby nie mieć samych siewów na odcinku. To wtedy bym pewnie siał, a na innym polu by sobie już pracownik należało. Mogłoby tak być. No i dobra. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się ciepło, cześć, papa. Mamy ile? 32 minuty 33, więc akurat na odcinek. Na razie, papa, cześć, papa.